Że współdecydowanie obywateli powinno być uregulowane prawnie i powinno być polityczną praktyką. Business as usual. Ludzkość nie wymyśliła lepszego, bardziej demokratycznego instrumentu podejmowania decyzji. Być idealny, dlatego że zawsze będzie większość i zawsze będzie mniej. Obywatel nie ma możliwości zainicjowania, czyli on nie ma możliwości realizacji tej władzy zwierzchniej, która jest zapisana w artykule 4. Dzień dobry. Witam serdecznie na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj w takim składzie właśnie z Lub Bezpośrednio, bo goszczę na kanale już po raz kolejny profesora Mirosława Matyję. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj nie o Szwajcarii, a o referendum ogólnokrajowym. Będziemy rozmawiać nie tylko o uwarunkowaniach, regulacjach prawnych w Polsce, ale ogólnie o samej idei referendum. Więc może właśnie najpierw zapytam o to, czym referendum w ogóle jest, bo ono wydaje się być takim narzędziem najbliższemu ideałowi demokracji bezpośredniej. Jaka jest istota referendum? Referendum, tak jak pani redaktor powiedziała, no to jest instrument w ramach demokracji, demokracji bezpośredniej. To jest właściwie forma głosowania o charakterze powszechnym, bardzo zbliżona właśnie do tego ideału demokracji bezpośredniej. W ramach referendum mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania, czyli mówiąc po prostu ci, którzy mają czynne prawo wyborcze. W czasie referendum obywatele podejmują decyzje, prawda? Obywatele, ja podkreślam obywatele, a nie naród, dlatego że dzieci i obcokrajowcy nie są obywatelami. To jest istotne. Obywatele całego państwa albo jego części, na przykład samorządu, jeśli mamy do czynienia z referendum lokalnym, podejmują decyzje, wyrażają swoją opinię w kwestii, jakiej kwestii? W kwestii, która jest podana pod głosowanie. Co jest bardzo ważne, to, że referendum jest w tym sensie wyrazem woli społeczeństwa. Społeczeństwo wyraża swoją wolę w ramach głosowania. Oprócz tego, ja to zawsze podkreślam, to jest narzędzie kontroli władzy i to jest również narzędzie, instrument kształtowania prawa albo nawet ustroju, jeśli referendum jest konstytucyjne, pod warunkiem, że jest wiążące. Czyli referendum, krótko mówiąc, to jest najbardziej obiektywny instrument podejmowania decyzji w danej społeczności. Lepszego nie ma. Ludzkość nie wymyśliła lepszego, bardziej demokratycznego instrumentu podejmowania decyzji. To jest najlepszy instrument, ale on nie jest idealny. Nie może być idealny, dlatego że zawsze będzie większość i zawsze będzie mniejszość. Niemniej jednak w ramach referendum nie ma ani złych decyzji, ani dobrych decyzji. Decyzje są obiektywne, decyzje są ogólnospołeczne, one są ogólnoetyczne, dlatego że one wychodzą od dołu. Wszyscy obywatele, którzy biorą udział w referendum, filtrują te decyzje i dlatego mówimy, że decyzja zawarta w referendum jest absolutnie odzwierciedleniem oczekiwań głosujących. I to też dlatego właśnie jest to tak bliskie ideałowi demokracji bezpośredniej, bo przecież w ramach demokracji bezpośredniej spotykamy się z różnymi narzędziami, o których też tutaj już na kanale rozmawiałam, między innymi o petycjach, budżecie obywatelskim czy inicjatywie obywatelskiej. Jest wiele innych instrumentów demokracji bezpośredniej. A dlaczego właśnie wśród nich to referendum jest tym wyjątkowym? Co sprawia, że właśnie ono jest takie wyróżniające się? Referendum to jest instytucja, która pozwala elektoratowi na bezpośrednie wyrażenie swoich poglądów. I to jest na określone kwestie społeczne, polityczne, ekonomiczne w głosowaniu powszechnym. Dlatego te decyzje są podejmowane w referendum niejako bezpośrednio. Natomiast wszelkie inne instrumenty, jak konsultacje, inicjatywa, czy nawet dialog społeczny, to są instrumenty, które są proceduralne. To są instrumenty, które jeśli nie prowadzą do referendum, to one są półbezpośrednie.
a nie bezpośrednie jak referendum. Dlatego jeszcze raz podkreślam, referendum to jest najlepsza forma podejmowania demokratycznej decyzji. No, jeśli mówimy o innych tak zwanych bezpośrednio demokratycznych instrumentach, jak pani wspomniała, konsultacje i tak dalej, one są wszystkie demokratyczne, jak najbardziej. One idą w kierunku demokracji bezpośredniej, ale w ramach tych instrumentów nie są podejmowane decyzje. I stąd ta wyjątkowość referendum. I tutaj trzeba otwarcie powiedzieć, że referendum to jest narzędzie, które powoduje zmianę prawa, które jest w stanie spowodować, zmodyfikować prawo, jeśli na przykład mamy referendum ustawowe, czy jeśli mamy referendum konstytucyjne, pozostałe instrumenty nie są w stanie tego zrobić. Dlatego jeśli mówimy o jakichś wirach, weto, inicjatywa i referendum, i jeśli się stawia na równym stopniu te instrumenty, to jest klasyczny błąd, dlatego że podstawowym, jeszcze raz powtarzam, i klasycznym instrumentem w demokracji bezpośredniej jest właśnie referendum, i stąd wynika ta jego wyjątkowość. A na przykład Zanim. inicjatywa uchwałodawcza, która nie prowadzi do referendum, ona ma charakter półbezpośredni, a nie bezpośredni. To są takie niuanse, ale one są czasem bardzo ważne. Samo referendum też jest dosyć różnorodnym narzędziem, bo możemy się spotkać z nim nie tylko na poziomie ogólnokrajowym, ale także na wielu innych szczeblach, na wielu różnych formach. Tak naprawdę. Co kraj, to obyczaj, więc tutaj też różne kraje demokratyczne inaczej kreują właśnie ustawodawstwo względem referendum. Jakie są właściwie rodzaje i formy referendów? No właściwie mamy kilka takich sposobów podziału referendów i mamy kilka kryteriów. Właściwie to najbardziej popularne kryterium to jest ze względu na przedmiot głosowania, więc mamy referendum konstytucyjne, które dotyczy aprobaty ustawy zasadniczej, a więc konstytucji, mamy referendum ustawodawcze, a więc dotyczące aprobaty ustawy, często nazywane również wetem. Mamy referenda problemowe, administracyjne, które rozstrzygają jakiś określony problem, na przykład relokację uchodźców w Polsce. Mamy również referenda arbitrażowe, gdzie jest rozwiązywany jakiś konkretny spór pomiędzy podmiotami politycznymi. Mamy referenda odwoławcze, szczególnie na szczeblu lokalnym. Nawet w Polsce coś takiego funkcjonuje. To jest jedno kryterium. Drugie kryterium, powiedziałbym, to jest ze względu na konieczność przeprowadzenia referendum, a więc referendum obowiązkowe, obligatoryjne, które jest na przykład w Polsce nieznane, niestety. I referendum fakultatywne, w którym akty normatywne, a więc ustawy, one nie wymagają zatwierdzenia w referendum, chyba że obywatele uznają potrzebę przeprowadzania takiego referendum. Wówczas dochodzi do tego referendum fakultatywnego, to jest klasyczne weto obywatelskie znane w Szwajcarii i w Liechtensteinie na przykład. I w Polsce również nieznane. Ze względu na zasięg terytorialny mamy referenda ogólnokrajowe, o których dzisiaj mówimy, i referenda lokalne. No i co jest bardzo ważne ze względu na moc wiążącą, mamy referenda ratyfikacyjne, które mają moc prawnie wiążącą, prawda? I konsultatywne, którego wynikiem jest właściwie opinia, więc to jest charakter opiniodawczy referendum, i takie opiniodawcze referenda są też nazywane powszechnie konsultacjami. I tutaj trzeba powiedzieć, że referendum, nie wolno mylić referendum obowiązkowego z referendum wiążącym, bo referendum obowiązkowe w pewnych sytuacjach musi się odbyć, natomiast referendum wiążące
To jest takie, które ma właśnie charakter, jak sama nazwa mówi, wiążący dla organów państwa, czyli pewne zmiany w systemie prawnym muszą po referendum zaistnieć w prawie. No cóż, oprócz tego jeszcze są różne referenda ze względu na progi procentowe, ale to jest właściwie trochę inna sytuacja, bo można te progi procentowe można określać różnie. W Polsce dominuje na przykład, jeśli chodzi o referendum ogólnokrajowe, próg 50%, a jeśli chodzi o referenda lokalny, to ten próg jest niższy. Niemniej jednak tych rodzajów referendów nie brakuje, ale żeby za bardzo nie komplikować sprawy, ważne jest to, czy referendum jest obowiązkowe i czy ono jest w efekcie wiążącej. O tym zawsze musimy pamiętać i to musimy mieć z tyłu głowy, jeśli mówimy o ewentualnych przyszłych referendach w naszym kraju. Właśnie w Polsce mamy różnorodne te referenda, głównie właśnie ogólnokrajowe i lokalne. O tych lokalnych na pewno jeszcze będziemy rozmawiać. Tu zostało też wspomniane referendum odwoławcze. O tym odwoławczym też bym chciała porozmawiać, ale to już nie dzisiaj, bo to są dosyć szerokie też inne tematy. Jeśli myślimy w ogóle o jakiejkolwiek ustawie, prawie, no to warto się odwołać do konstytucji. No i w naszym przypadku, w przypadku Polski, konstytucja w jakiś sposób określa te referendum ogólnokrajowe, chociaż nie za szeroko. Jak referendum ogólnokrajowe ma wyglądać zgodnie z konstytucją RP? Jeśli chodzi o. Sprawa jest taka w Polsce z tymi referendami, że one są niepopularne. To nie jest zbyt popularny sposób podejmowania decyzji. Bo tak na przykład w tym wieku mieliśmy dwa referenda tylko. W zeszłym wieku, ale Tak. po 1989 roku, czyli w okresie tak zwanej już tej polskiej semidemokracji, albo demokracji parlamentarno-elitarnej, były trzy referenda, czyli w sumie w tej wolnej, tak zwanej wolnej Polsce mieliśmy pięć referendów ogólnokrajowych, to jest bardzo mało. Z tego bodajże dwa były tylko uznane. To było referendum, jeśli chodzi o akcesję do Unii Europejskiej i w 1997 roku aprobata dla konstytucji, która zresztą nie osiągnęła progu procentowego 50%. Natomiast w okresie RPL-u, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, mieliśmy dwa referenda, które były śmieszne i ciekawe. Pierwsze w 1946 roku to tak zwane sfałszowane referendum, trzy razy tak. I w 1987 roku, to już podczas agonii komunizmu, podczas już agonii ówczesnego przywódcy PRL-u Wojciecha Jaruzelskiego, było referendum w celu potwierdzenia reform gospodarczych komunistów, które w ogóle nie były reformami, czyli to było takie pseudoreferendum. Obecnie jednak w tej polskiej konstytucji z 1997 roku mamy trzy rodzaje referendów ogólnokrajowych. Pierwsze referendum to jest w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, to jest artykuł 125. Następnie referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, na przykład w przypadku akcesji do Unii Europejskiej czy do NATO, to jest artykuł 90, i referendum w sprawie przyjęcia ustawy zmieniającej konstytucję, aprobującej konstytucję, to jest artykuł 235, czyli mamy trzy rodzaje referendum. To jest ciekawe, że dwa z tych referendum, to jest jeśli chodzi o referendum na ratyfikację umowy międzynarodowej i na aprobatę konstytucji, one mają już charakter skonkretyzowany, czyli po prostu dotyczą uchwalonej już przez Sejm
i Senat ustawy, jeśli chodzi o umowę międzynarodową, albo o aprobatę konstytucji. Natomiast no i z tymi one są jasne, te sformułowania. Artykuł 90 mniej więcej i 235. Natomiast wątpliwości budzi ten artykuł 125, który mówi o referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu. Po pierwsze, trudno jest zdefiniować, co to są sprawy o szczególnym znaczeniu. Na przykład teraz mamy referendum na temat relokacji uchodźców. Według tego artykułu 125, czyli to ma być sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa. No dobrze. Dla pani redaktor może to jest sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa. Dla mnie nie, dla kogoś innego też nie, jeszcze dla kogoś innego tak. Czyli ta definicja tych spraw o szczególnym znaczeniu jest bardzo, bardzo skomplikowana i ona jest niejasna. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. O tym trzeba od początku powiedzieć. Referenda, te wszystkie trzy rodzaje referendum ogólnokrajowych, one mogą być kreowane tylko przez Sejm albo przez prezydenta za zgodą Senatu. Czyli uchwała o referendum w Sejmie jest podejmowana bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, albo przez prezydenta za zgodą Senatu w obecności połowy ustawowej liczby senatorów i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są bariery praktycznie nie do przejścia. Bo bardzo trudno jest doprowadzić do takiego referendum, abstrahując od tego, że obywatel, społeczeństwo w ogóle nie może takiego referendum zainicjować. To jest niemożliwe. Czyli jesteśmy tutaj przy dobrej woli polityków, decydentów. To jest właściwie tak jak z tym referendum na temat relokacji uchodźców. To jest dobra wola partii rządzącej. Obywatel nie ma możliwości zainicjowania, czyli on nie ma możliwości realizacji tej władzy zwierzchniej, która jest zapisana w artykule czwartym Konstytucji. W takiej sytuacji społeczeństwo może się tylko przyglądać, kibicować politykom i łudzić się, że może któryś z nich wpadnie na pomysł, aby przeprowadzić w jakiejś sprawie referendum. I to jest właściwie wielki problem. Jest jeszcze trzeci problem, mianowicie to, że chodzi o to, że jeśli referendum ma być wiążące, to musi wziąć w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, a więc ten słynny próg procentowy, który jest właściwie zaporowy. Bo to jest już według mnie osobiście ten próg procentowy jest kompletnym zaprzeczeniem wszelkim normom demokracji. Ustalanie progu procentowego ogranicza demokratyczne podjęcie decyzji, bo wiadomo przecież, że jeśli ktoś nie głosuje, to uwaga, co teraz powiem, to głosuje również, tylko że głosuje biernie, głosuje pasywnie. Może ktoś nie wiedział, jak zagłosować, może nie chciał, nieważne. W każdym razie widzimy, że te zapisy konstytucyjne na temat referendum ogólnokrajowego, te trzy artykuły, one z jednej strony są niejasne, z drugiej strony mają zapisy zaporowe w stosunku do społeczeństwa, a z trzeciej strony one w ogóle nie odzwierciedlają tej idei i zapisu artykułu 4 Konstytucji, który mówi, że władza zwierzchnia należy do narodu. I tutaj mamy właściwie wielki problem, bo z jednej strony mamy niby te zapisy, a z drugiej strony one nie są używane i w konsekwencji w ciągu ostatnich 23 lat mieliśmy dwa referenda, a w ciągu ostatnich prawie 35 lat mieliśmy pięć referendów, abstrahując od tego, że społeczeństwo polskie, naród, obywatele nie mogą po prostu brać udziału w procesie decyzyjnym na szczeblu państwa. To jest utopia, to jest niemożliwe. Tutaj zostało wiele ważnych wątków poruszonych.
Też właśnie istotne na pewno jest to, że z jednej strony konstytucja mówi jasno, że władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu, a z drugiej strony po narzędzie referendum, czyli oto po narzędzie, które umożliwia wypowiedzenie się bezpośrednio poza wyborami do Sejmu, Senatu i tak dalej obywatelom na jakiś konkretny temat, sięga się rzadko. Tu już też zostały właśnie wspomniane te liczby, że w ciągu 30 kilku lat polskiej demokracji sięgnięto po nie kilkukrotnie, w XXI wieku zaledwie dwukrotnie, co sprawia, że instytucja referendum ogólnokrajowego jest w Polsce w zasadzie martwa. Właściwie częściowo na to pytanie już odpowiedziałem. Niemniej jednak trzeba jeszcze raz podkreślić, że referendum to jest interwencja władcza. To jest rozstrzygnięcie zapadłe w referendum. Jeśli referendum jest wiążące, to właśnie jest obowiązkiem państwa, obowiązkiem organów państwowych, aby wprowadzić te zmiany, które zapadły w ramach decyzji referendalnej, a więc interwencja władcza wiążąca dla instytucji państwa. A czym jest państwo? Państwo to jest organizacja ludności, która jest zamieszkała na jakimś terytorium i która jest kierowana przez władzę zwierzchnią. I teraz jesteśmy przy tym artykule czwartym, bo w artykule czwartym jest zapis na temat władzy zwierzchniej. Władza zwierzchnia należy do narodu, a więc ta władza zwierzchnia w Polsce, w polskiej konstytucji jest zdefiniowana niejako w artykule czwartym, ale brakuje odpowiednich narzędzi temu narodowi, brakuje odpowiednich obywatelom, brakuje odpowiednich narzędzi do wykonywania tej władzy. Poprzez próg procentowy, ze względu na to, że referenda w Polsce nie są obowiązkowe, tylko są fakultatywne i są inicjowane przez prezydenta z Senatem albo przez Sejm. Ale zastanówmy się właściwie, jak to jest z tym artykułem 4 Konstytucji, bo cała rzesza ugrupowań politycznych i organizacji pozasejmowych powołuje się non-stop na ten artykuł. Czyli mamy w tym pierwszym zdaniu, w tym artykule jest napisane, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. I to jest sformułowanie zasadnicze i ono jest skonkretyzowane w następnym zdaniu. W tym następnym zdaniu jest napisane, że naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, prawda? Przez przedstawicieli to mamy jasność, dlatego że mamy do czynienia w Polsce z demokracją pośrednią, parlamentarną. Przedstawicielami są posłowie i senatorowie. Tutaj to jest sytuacja jasna. Natomiast ten drugi wątek lub bezpośrednio. On jest ciekawy, bo to stwierdzenie jest w praktyce politycznej właściwie bez znaczenia aktualnie. Ono jest puste. Dlaczego? Bo to słowo bezpośrednio do czego się odnosi? Ono się odnosi do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to są wybory bezpośrednie i druga kwestia to są właśnie instrumenty bezpośrednio demokratyczne. O instrumentach bezpośrednio demokratycznych na szczeblu państwa mówiliśmy. To są te trzy referenda, które nie funkcjonują, bo nie mogą funkcjonować, bo mają zapisy zaporowe. Natomiast jeśli weźmiemy bezpośrednie wybory, to również jest fikcja, bo Konstytucja Polska mówi, że wybory w Polsce są bezpośrednie, proporcjonalne, powszechne i równe. Ale one nie są ani bezpośrednie, ani proporcjonalne, ani powszechne, ani równe. Ale to jest temat na inną rozmowę. Konkludując, można powiedzieć, że to słowo bezpośrednie, ono jest właściwie bez znaczenia, ono jest puste i tutaj aż się prosi modyfikacja, nowelizacja konstytucji, żeby reaktywować to słowo w tym artykule 4. Bezpośrednio. To jest istotne. I tutaj moglibyśmy mówić o jakichkolwiek zmianach, to należałoby zacząć od ordynacji wyborczej, to jest temat na inną okazję, i właśnie
od modyfikacji tych trzech wymienionych przeze mnie wcześniej artykułów Konstytucji, to jest artykuł 90, 235 i 125. I oprócz tego jeszcze należałoby wprowadzić artykuł na temat weta obywatelskiego i odpowiednio do tego jeszcze zmodyfikować artykuł 118 na temat inicjatywy obywatelskiej, która powinna prowadzić bezpośrednio do przeprowadzenia referendum wiążącego. Ale ten artykuł 4, on jest naprawdę problematyczny, bo tam pomiędzy przedstawicieli lub bezpośrednio jest właśnie to słowo lub. I tutaj można dyskutować, można się kłócić i tak dalej, ale zawsze trzeba się posłużyć pierwszym zdaniem w tym artykule, mianowicie władza zwierzchnia należy, Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. I tutaj ta władza zwierzchnia, ona nie jest, bo nie może być egzekwowana przez społeczeństwo, przez naród, przez obywateli. To jest właściwie ten pierwszy problem polskiej konstytucji, ale jest jeszcze ich o wiele więcej, bo ta konstytucja nadaje się naprawdę do wymiany. Widzimy, że dzięki tym wszystkim poruszonym tutaj wątkom, że tak naprawdę jest wiele problemów ustawodawczych powiązanych z referendum ogólnokrajowym w Polsce. Jak należałoby zmienić konstytucję, tak żeby to referendum ogólnokrajowe stanowiło znowu żywą instytucję? Jakie obecnie stoją największe wyzwania przed Polkami i Polakami, jeśli chodzi o referendum ogólnokrajowe? No cóż, w tym kontekście należy się zastanowić, co należałoby konkretnie zmienić w polskim prawie na szczeblu państwowym, aby obywatel mógł skutecznie współuczestniczyć w procesie decyzyjnym według tego słynnego artykułu 4 Konstytucji. I tutaj w tym kontekście referendum powinno być w przyszłości w Polsce demokratyczną formą kontroli władz i kształtowania ustroju, ja się tu powtarzam, ale umyślnie się powtarzam, i wiążącym prawnie wyrazem woli społeczeństwa. To jest niesamowicie ważne. Czyli to nie powinna być jałmużna od rządzących dla rządzonych, ale to powinien być instrument decyzyjny w rękach społeczeństwa i instrument również kontrolny w rękach społeczeństwa, bo funkcja kontrolna społeczeństwa jest tak samo ważna, a może ważniejsza niż funkcja decyzyjna. To jest ciekawe, dlatego że referendum w rękach społeczeństwa to jest ten miecz Demoklesa, który ciągle wisi nad rządzącymi i dlatego oni nie mogą podejmować decyzji na szybko, na widzimisię, jak tylko chcą, dlatego że powinni mieć ciągle świadomość, że społeczeństwo może sięgnąć do tej broni, jaką jest referendum, czy to poprzez weto, czy to poprzez inicjatywę obywatelską. Ale zarówno weto, jak i inicjatywa obywatelska muszą prowadzić do referendum obowiązkowego. I właśnie to referendum obowiązkowe należałoby wprowadzić w Polsce, w polskiej konstytucji. Podkreślam jeszcze raz, że polska ustawa zasadnicza nie przewiduje instytucji referendum obligatoryjnego, obowiązkowego, i to jest ogromny błąd, i to jest szkoda. Artykuły, które dotyczą referendum w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, artykuł 90, oraz artykuł dotyczący referendum w sprawie aprobaty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 235, nie przewidują referendum obligatoryjnego. Dlatego powinny zostać zmienione. Dodatkowo nowy artykuł dotyczący spraw zapisanych w artykule 90 i 235 powinien dodatkowo być uzupełniony zapisem obligującym władze państwowe do przeprowadzenia referendum w sprawach ważnych, istotnych, czyli ja tutaj chodzi mi konkretnie o ten artykuł 125. A więc można by naprawdę wszystkie te trzy artykuły umieścić w jednym nowym artykule i nadać tym artykułom, tym zapisom konstytucyjnym charakter obowiązkowy, czyli obligatoryjny.
Co jest jeszcze ważne do tego, to jest kwestia inicjatywy obywatelskiej i weta, czyli dodatkowo nowy artykuł dotyczący referendum powinien uwzględnić wolę społeczeństwa, która by się wyrażała właśnie w formie inicjatywy obywatelskiej w sprawie zmiany konstytucji i nowy artykuł dotyczący referendum fakultatywnego, a więc mam tutaj na myśli konkretnie weta obywatelskiego w sprawie aprobaty zmiany czy odrzucenia ustawy. To są po prostu takie życzenia, to jest taki bodziec do dyskusji, do debaty, ale właściwie bez idei referendum obowiązkowego, powiedzmy sobie szczerze, my daleko nie zajedziemy. My możemy zbierać podpisy ciągle, my możemy wychodzić do ludzi, opowiadać im o ustawie, o inicjatywie uchwałodawczej, o inicjatywie ustawodawczej i tak dalej. My możemy szykanować społeczeństwo zbieraniem podpisów, ale to wszystko jest dobre, to wszystko jest pół bezpośrednie, jeśli chodzi o ten rodzaj demokracji, ale to jest wszystko za mało. W końcówce to jest wszystko za mało. Dlatego istotna jest radykalna zmiana i istotne jest to, aby reaktywować w praktyce ten artykuł 4 Konstytucji, który teoretycznie dobrze brzmi, niemniej jednak idea głosowania obowiązkowego, obligatoryjnego jest naprawdę bardzo istotna i nad tym się należy mocno zastanowić. I tutaj trzeba powiedzieć otwarcie, że współdecydowanie obywateli powinno być uregulowane prawnie i powinno być polityczną praktyką. Business as usual. I tutaj nie ma zmiłuj się. To nie jest tak, że damy wam trochę władzy albo nie damy, będziecie mogli zbierać podpisy, może przeprowadzimy referendum i takie sytuacje. Nie, nie. Zupełnie nie o to chodzi, bo to władza to nie są jednostki, władza to nie są elity, władza to nie jest Sejm, władza to nie jest Senat, władza nie jest dawalna, ona nie jest odbieralna. Władza należy do suwerena, czyli do narodu, i tutaj ciągle wracam do tego artykułu 4. Czyli wracając do pani redaktor pytania, największym wyzwaniem jest modyfikacja Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, modyfikacja na rzecz demokracji bezpośredniej i tyle, albo aż tyle na dzisiaj. Dziękuję za to podsumowanie. Myślę, że tutaj to też jest ważne, żeby sobie uświadomić, że z jednej strony my mamy wiele w tym momencie narzędzi, instrumentów, z których możemy korzystać, ale jednak prawo też część z nich utrudnia bądź uniemożliwia, więc nie jesteśmy w pełni realizować idei demokracji bezpośredniej też w tym obecnym stanie prawnym, tak naprawdę. Także dziękuję za rozmowę. I ze mną na kanale lub bezpośrednio był profesor Mirosław Matyja, i my w tym duecie na pewno się jeszcze będziemy widzieć nieraz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.